Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy. Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich. Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski. Niebo, ziemi, niebu, ziemia, wszyscy wszystkim wsią życzenia. Drzewa ptakom, ptaki drzewom, tchnienie wiatru, płatkom śniegu. Ten nadchodzący rok 2017 to jest rok, którym będzie się dużo działo w kraju oraz w naszej placówce. To jest rok, o którym tutaj już wspomniano, to jest rok zmian, w którym to zmian legislacyjnych, jak chodzi o ochronę zdrowia. Ostatnio były rozmowy z NFZ-em na temat wysokości kontraktów dla naszego szpitala i szpitali innych, też wojewódzkich. Te rozmowy nie skończyły się korzystnie dla naszego szpitala, bowiem wzrost kontraktów w stosunku do poprzedniego roku występuje około 150 tysięcy złotych tylko, gdzie w porównaniu do innych szpitali jest to, gdzie inne szpitale, gdzie w innych szpitalach ten wzrost był w granicach 1 900 000 do 4,5 miliona złotych. Nie rozumiemy tej decyzji NFZ-u, nie zgadzamy się z tą decyzją i pomimo odpowiedzi NFZ-u, tak trochę nas zbywającej, no, nie będziemy jeszcze składać broni. Liczyliśmy na ten wzrost kontraktu, dlatego że w nadchodzącym roku czeka nas dostosowanie wynagrodzeń do propozycji Ministerstwa Zdrowia. Przepraszam, czeka nas tak naprawdę wzrost wynagrodzeń dwukrotnie. Pierwszy wzrost to jest od 1 stycznia, gdzie rośnie płaca minimalna i drugi wzrost to jest planowany od lipca, gdzie ma wejść w życie taryfikator płac minimalnych według propozycji Ministerstwa Zdrowia. To oznacza, że będą zmiany w poziomie wynagrodzeń dla pracowników medycznych i innych w szpitalach.